Ma jeszcze镜头. Łądacz. Mam tutaj Kasi, mama robi bułeczki bałdzy. Odważy je na wadze. Za dużo. Ja pochodzę. Tutaj się chlapią rybki. Jest małe. Złożone przez Kasi tato wczoraj. Teraz co robi? To jest znów na rybach. Codziennie jest zresztą na rybach. Widać, to są już takie malusieńkie rybki. Mam podciągniętą pompkę. Do znowu z nawaku. Jeżeli ma polecić wodę. No tutaj właśnie tak się robi bałdzę. Pokażemy kiedyś dokładnie, jak to się robi. No tutaj mamy właśnie bułeczki bo przygotowane do gotowania na parze. Tutaj Kasi mama wypełnia właśnie placki, które później będą bułeczkami właśnie nadzieniem. Tutaj mamy coś, świnkę. Tak, z wieprzowiny. Mam wieprzowinę z jakimś właśnie szczypiorkiem. Ale za dużo. Widać właśnie taki placuszek, wcześniej starannie odmierzony. Tam jeszcze, ciasto rośnie. Jak wszystko fino właśnie pałeczkami nabieramy. Tutaj mamy jajka herbaciane, tylko tutaj właśnie też przygotowane przez Kasi mamę. Mam je zabrać ze sobą do Szanghaju. Proszę widać, tutaj właśnie bez skorupek są, czyli lokalna odmiana. To przeważnie je się robi w skorupkach. Tutaj Kasi mama układa to. I zaraz będzie więcej tych bułeczek. Przy chlebie trzeba wyrobić ciasto odpowiednio. To może właśnie dzieli tasek na w chińskiej kuchni. Przeważnie jeden nóż jaki jest, to jest właśnie tasek. Do wszystkiego służy. I tak wyglądają efekty pracy Kasi mamy. Właśnie pokazuje, że jeszcze tutaj się kończą. This is for us. We will take to Shanghai. Jak Kasia mówi właśnie do Szanghaju, to mamy zabrać ze sobą. Właśnie coś takiego. No i już teraz wracę do domu. Jedziemy znów do stacji w Wuhu, taksówką zbiorczą z aplikacji. Także z wujkiem jesteśmy. Mamy tutaj współtowarzyszy podróży. Widać, taksówka troszeczkę inaczej wygląda niż w tym Szanghaju. Będzie nas to kosztowało 40 jonów od głowy, żeby dojechać do Wuhu. No i teraz właśnie jesteśmy na stacji, gdzie wszystkie taksówki tankują gaz, ale tutaj właśnie mamy stację nie gaz normalny, tylko CNG. Czyli widać, nie wiem dlaczego tak działa, może ktoś wytłumaczy, ale właśnie tankowanie jest przez podniesienie maski, tam jest wlew i też czy właśnie z jakiegoś powodu, którego nie rozumiem, podnoszą klapę bagażnika. Czy tam jest jakiś zawór bezpieczeństwa, czy coś, nie wiem. Jeżeli ktoś ma taką wiedzę, to chętnie usłyszę. A tutaj można się popatrzeć, jak stacja wygląda. To jest normalnie kontener przerobiony na stację benzynową. Tam chyba mamy kilka butli ze składowanym gazem. No a tutaj właśnie stacja właśnie z gazem. To jest właśnie normalny kontener, tylko przerobiony odpowiednio. To jest 40 stopowy kontener. Właśnie z Kasią jesteśmy na stacji kolejowej w Wuhu. Widać jak to, jakie to jest, to jak małe lotnisko. Dość duże, się zatrzymaliśmy przy małym stoisku kolektury. Bardziej taki sklep ze zdrapkami. Widać wiele różnych kolorowych zdrapek. Kupiliśmy dwie za 10 juanów. I udało nam się wygrać 30 juanów, także wymieniliśmy to na inne zdrapki. Widać w Chinach koszykówka jest bardzo popularna, dlatego mamy zdrapkę koszykówkową. Tutaj Kasia ma zdrapkę bałdzy.
czyli właśnie bułeczki bao, a tutaj zrabkę piwną mamy. Bierzemy inne niż mieliśmy poprzednio, obiecałem Kasi, że jak wygramy główną nagrodę, to albo kupujemy samochód, albo na depozyt na większe mieszkanie. Zobaczymy, co będzie. Tak właśnie z góry się prezentuje stacja kolejowa w Uchu. Jak wspomniałem już wcześniej, bardzo dużo wcześniej wszędzie jest reklam chińskiej wódki, czyli baijiu. Tak samo tutaj na tych czerwonych plakatach jest właśnie reklama baijiu. Czy to na stacjach kolejowych, czy to w wielu innych miejscach, jak na autostradzie, czy no nawet bramkach na autostradzie. Tutaj mamy oko Sauronu. Zawsze odwiedzając to miejsce, tak mi się kojarzy trochę z filmem Władca Pierścieni. Właśnie dwie wieże. Tym razem widać właśnie duże budowy na zewnątrz. Akurat nie wszystko z tej strony jest widoczne, ale z drugiej strony widać bardzo dużo właśnie żurawi tam stanęło oraz dźwigów. Tutaj jakieś samochody, koparki, widać też jakieś wiertnice. Tam bardzo duża dźwignica też stoi za budynkiem. Tutaj mamy kolejkę właśnie, nie jest jakaś taka duża. A tutaj widać troszeczkę jest tych ludzi w poczekalni. Tutaj mamy właśnie bramki, trzeba bilet dać. Nie wiem jak tutaj akurat jest w Szanghaju, w tym momencie już nie trzeba biletu na tym etapie dawać, tylko trzeba dowód do zeskanowania, żeby wbić go w system. Dla obcokrajowców to różnie jest. W Szanghaju akurat nie musiałem im dawać do zeskanowania, ale na wielu stacjach mają takie małe skanery, że po prostu stronę tytułową, stronę ze zdjęciem z paszportu w tym momencie skanują. To jest też rozwiązanie z zeszłego roku. Widać, jest to troszeczkę jak lotnisko. W porównaniu do wielu stacji jest taki na przykład Shanghai Hongqiao, jest dość mało. Na przykład Shanghai Zhan, czyli Shanghai Station, która jest starszą stacją, to widać na wcześniejszym wideo, to już wygląda troszeczkę inaczej. Nie ma takiej jednej wielkiej hali. No tutaj już w drodze powrotnej do Szanghaju, szybkiego pociągu, widać takie małoludkie skupiska ludzkie, takie osady jakby. Tutaj mamy jakieś właśnie pola, jakieś domki obok, między polami. Właśnie tutaj widać, że jesteśmy w prowincji takiej rolniczej właśnie, w prowincji Anhui. No to właśnie ma taki przydomek. Też między innymi po zabudowach widać, że to jest biedniejsza część kraju. No ale jest naprawdę pod tym względem, że jest zielono, jest dużo przyjemniej. No bo w Szanghaju jednak z tego betonu jest dużo za dużo. Tak potrafi dobijać troszeczkę czasami. O, popatrzmy na to. Się zatrzymaliśmy w tym momencie na stacji Nankin. Nankin po polsku, po chińsku Nanjing, czyli południowa stolica. Czemu tak nazwa? Ponieważ Nankin był w przeszłości właśnie stolicą Chin, Republiki Chińskiej. I czemu pokazuję? Z tego względu, że mamy tutaj właśnie, no, widać w tym momencie 24 i 25 jako numer peronu, na którym się pociąg znajduje. Stacja jest kolosalna. Tam za nami jeszcze są 3 perony, czyli łącznie na stacji mamy 28 peronów. Też te składy widać, jakie one są długie. One mają 15 członów. To są właśnie zespoły jezdne tych szybkich kolei. Tutaj właśnie jest niebieski pasek, czyli to jest ten starszy, który nie był zbudowany jeszcze w Chinach. Te nowe mają właśnie, są trochę szybsze, wygodniejsze, ładnie wyglądają właśnie, i mają zamiast niebieskiego brązowy pasek. Może kiedyś uda mi się być takim, to pokażę. W końcu dojechaliśmy do Szanghaju. Idziemy do hali do wyjścia, do hali przyjazdów. Widać było nawet tutaj reklama chińskiego baijiu, czyli chińskiej wódki. A tutaj takie tłumy mamy przed sobą. Tutaj takie same tłumy za nami. No i tak właśnie będziemy kończyć naszą relację z krótkiego wypadu do prowincji Anhui. Dziękuję bardzo, zapraszam do subowania, lajkowania, pisania w komentarzach. Postaram się każdemu odpisać jak zawsze. No chyba, że i wejdzie
że komentarzy będzie z 1000, to trochę gorzej, ale i tak się postaram.